Młoda wojowniczka. Kupujcie nasze ziemniaki. Słodkie jak miód, znakomicie wpływają na zdrowie i urodę. Kobiety, bierzcie przykład z Dronio. Codziennie zjada 10 ziemniaków. W tym tkwi tajemnica jej urody. Zawstydzasz mnie. Nie rozumiem jednak, dlaczego nikt jej nie poślubił. Wymyśl coś innego, żeby zwiększyć sprzedaż. To, co mówisz, nikogo nie interesuje. Oszukam ich trochę. Kiedy poczują zapach pieczonych ziemniaków, natychmiast będą chcieli je kupić. Dzień dobry. Dzisiaj po raz pierwszy w sprzedaży pyszne, słodkie ziemniaki. Jedna torebka, jeden bilet. Ja chcę jeden. Ja pięć, jeden dla mnie. Chwileczkę. Proszę podać imię, nazwisko i adres oraz przykleić znaczek. To zwykła umowa. Umowa? W przypadku, kiedy kupujący zwraca ziemniaki, zmuszony jest zapłacić 100 tysięcy soldów. 100 tysięcy? Niech się pan nie martwi, nie będziemy ich zwracać. Moja koleżanka radzi podpisać umowy. Zamiast znaczka może być odcisk własnego kciuka. W porządku, zaraz otrzymacie ziemniaki. To dla pani. Tylko powoli, chyba się nie zrozumieliśmy. Kiedy mówiłem o bilecie, miałem na myśli nie ten za 500, ale za 10 tysięcy soldów. Tak dużo? Nie chcę tych ziemniaków. Zgodnie z umową, przy zwrocie trzeba zapłacić 100 tysięcy soldów. Pan żartuje. Niestety, taka była umowa. Ponieważ nie respektujecie jej warunków, zmuszony byłem wezwać policję. Kogo aresztować? Już płacę, ja też. Dziękuję bardzo. Ile pieniędzy? Wspaniały zapach ziemniaków, aż ślinka leci. Chyba to ulubione danie wszystkich dziewcząt. Widocznie jesteś głodna. Cicho bądź. Chodźmy, Gancia. Dobrze, poczekaj, nie biegnij. Widzieliście? Samochód z symbolem czaszki. Czy to nie? Musimy sprawdzić. Co robimy? Chodźmy za nimi. Dobrze. Jaki piękny ogród. Musieli tędy iść. Znalazłem tajemne przejście. Gdzie? Nic nie widać. Zejdźmy. Ostrożnie. Nie możemy bardziej zbliżyć się do nich. Nie wiadomo, co mówią. Muszę szukać innej metody. Mam. Nie rozumiem. Nareszcie znaleźliśmy sposób robienia pieniędzy. Właśnie myślałem, że moja pensja mogłaby... Ktoś nas śledzi. Dlaczego ciągle zmieniasz temat, kiedy mówię o mojej pensji? Słyszałam jakiś hałas. Dochodzi z worka z ziemniakami. Co takiego? Widocznie obsunął się. Ustaw go pod ścianą. Dobrze, jak chcesz. Do licha, ustawił mnie do góry nogami. Bo jaki jestem głodna. Upiecz mi kartofel. Dziwne, ten ziemniak jest jakiś ciepły. Może grzał się na słońcu. I do tego miękki. Widocznie jest zepsuty, zostaw go. Ma oczy, zęby i nos. Czy nie wiesz, że ziemniaki mają łodygę, liście i kwiaty? A także włosy. Przestań, mam dość twoich wygłupów. Ten przeklęty worek mnie uderzył. Tonsler, podejdź tam. Dronio, boję się. Nie żartuj. Tu niczego nie ma. To było trochę niebezpieczne. Dlaczego jesteś taki strachliwy? Bardzo mi przykro. Nie chcę pracować ze słabeuszami. Zatrudnię kogoś innego. To była chwilowa słabość. Skończ te głupie żarty. To nie ja, nawet cię nie dotknąłem. Może mam długie ręce, ale trzymałem je na stole. To prawda, więc kto to był? Odwróć się, Dronio. To ja. Informuję was, że w małym państwie Fradans żyje dziewczynka, która nazywa się Jeanne d'Arc.
Niech pan będzie spokojny, tym razem znajdziemy kamień. To wszystkie wiadomości. Teraz wybuchnę. Z powodu wybuchu ubranie Dronio zostało zniszczone. Ponieważ nie miała innego, Bojacki pomalował jej ciało. To prawdziwe arcydzieło. Nie patrz tak na mnie. Jak mogłeś to zrobić? Myślałem, że będzie ci się podobać. To jest nasz nowy pojazd, Oka Oka. Dzięki niemu wreszcie pokonamy Jatamana. Znakomicie. Ruszajmy. Nie możemy pozwolić, żeby nam uciekli. Chodźmy więc. Żołnierzu, ty jesteś żandar? Pan jest ranny. Orlean jest okupowany przez wojska Doża. Więc nieprzyjaciel jest blisko? Tak, wojska Frantans zostały zwyciężone, nieprzyjaciel atakuje. Lepiej jak stąd uciekniesz. Wierzę, że żołnierze księcia Sharello będą nas bronić. Niestety nie, książę jest chory i zbyt słaby, żeby walczyć. Życzę ci dużo szczęścia. Nienawidzę wojny i mam nadzieję, że pokój szybko wróci. Boże, dopomóż nam obronić Frandans i wypędzić wrogów. Jeanne d'Arc, nie bój się mnie. Jestem Michał Archanioł. Michał Archanioł? Musisz obronić Frandans. Jedź do Orleanu, obejmij dowództwo armii i pokonaj wroga. Taka jest wola Boga. Ale ja jestem tylko młodą wieśniaczką. Bóg jest z tobą. Będziesz miała kamień, który ochroni cię w każdej sytuacji. Idź, Jeanne d'Arc. Kamień? Tak, a teraz jedź do Orleanu. Więc chcesz walczyć z wrogiem? Przecież jesteś dziewczynką. Jestem gotowa do walki o Frandans. Powołaj mnie na dowódcę swoich żołnierzy. Nie brakuje ci odwagi. Chciałbym być zdrowy, aby stanąć do walki obok ciebie. Będę walczyła w twoim imieniu, książę. Zwyciężę wroga. Dziękuję ci za to, co robisz. Życzę powodzenia. Dziękuję waszej wysokości za te słowa. Armia przygotowuje się do powitania Jeanne d'Arc w zniszczonym Orleanie. Jest tam również trójka Drombo ze swoim pojazdem. Wspaniale, z taką machiną nikt nas teraz nie zwycięży. Nadchodzą żołnierze Jeanne d'Arc. Już są. Wy dwaj zajmijcie swoje pozycje. Rozkaz Dronio. Armio Doże. Jestem Jeanne d'Arc z Frandans. Przybyłam, żeby odebrać wam Orlea. Jeśli natychmiast się nie wycofacie, zniszczymy was. Operacja się udała. Teraz musimy się dowiedzieć, gdzie jest kamień do Kuro. Spójrz. To jest pojazd trójki Drombo. A ta dziewczyna to Jeanne d'Arc. Jeanne
Jeanne d'Arc dowodzi też armią. Trzeba ją skazać. Ma rację, dziewczyna powinna być miła, bo inaczej nikt jej nie poślubi. Oto kolejny przykład. Przestań. Postępowałam zgodnie z wolą boską. Będziecie zwyciężeni. Zamknij się. Jeanne d'Arc jest czarownicą. Trzeba ją skazać. Nic złego nie zrobiłam. Nie zabijajcie mnie. Jeśli posłuchasz mojej rady, możemy ocalić ci życie. Co masz na myśli? Wystarczy, że powiesz nam, gdzie jest kamień do kuro. Nigdy się nie dowiecie. Boski posłaniec powierzył go wyłącznie mnie. Przeklęta dziewczyno. Jeżeli nie powiesz, spłoniesz na stosie. Książę Szerello, chciałabym cię jeszcze zobaczyć. Przygotuj się do egzekucji. Wasza wysokość. Przestań wzywać księcia. Ja też chciałabym mieć kogoś, kogo mogłabym kochać. I umrzeć jak ona. Podpalcie. Nie martw się, dziewczyno. Tam na górze jest bardzo zimno, ale zaraz cię ogrzeje. Wasza wysokość, pomocy. Znam ten głos. Kto to? Przecież to... Tak, to jego głos. Dopóki Jattamani będą na świecie, niesprawiedliwość nie zwycięży. Oto ja, Jatta 1. Jestem Jatta 2, działam na rzecz pokoju. Jesteście okrutni. Czy zawsze musicie psuć nam wszystko w ostatniej chwili? Kula kosmiczna. Laser. Dronio, poczekaj. Przybyliśmy na czas. Jeanne d'Arc, chcemy cię ocalić. Dziękuję, przyjaciele. Wkraczamy z Jatta królem. Nadszedł czas, żeby wybrać robota. Komputer zdecyduje, który z tych trzech robotów Jatta będzie odpowiedni do dzisiejszej walki. Jak wiecie, zanim podejmę decyzję, muszę przejść długą i ciężką drogę. Jatta Panda gotowy do akcji. Doskonale. Zaczynamy. Tym razem pokonamy Jattamana. Na pewno nie będą tym zachwyceni. Nie wiemy, co to strach. Ziemniaczana rakieta, start. Bojaki, co robisz? Prawdziwa walka dopiero się zacznie, przeklęty panda. Spróbuj zatrzymać tego robota. Teraz włączymy prąd o mocy miliona watów. Bojaki, czy to możliwe, żebyśmy ciągle przegrywali? Uspokój się, zobaczysz, że się uda. Mój ostatni wynalazek. Laser termiczny oka oka jest nie do pokonania. Gotowi? Ognia! Jesteś znakomity. Uwierz, że jesteś geniuszem. Nawet świnka może wdrapać się na drzewo, kiedy ją chwalą. Panda, twój wzmacniacz. Działa. Oto roboty niespodzianka tygodnia. Mnóstwo mini rycerzy. W ten sposób wróg będzie miał nową armię. Ale nie martw się, my też mamy odpowiednią, żeby ich zatrzymać.
Jesteśmy Taros. Zniszczymy was. Znakomicie. Naprzód, moi mali żołnierze. Przyprowadźcie tu działo. Atakujcie. Zwyciężyliśmy. Niestety, koniec z tobą. To dla ciebie. Musi się jej udać. Boże, pomóż jej. Ten krzyż złożony jest z maleńkich komputerów, które w kontakcie z promieniami słonecznymi mogą wyemitować promienie szkodliwe dla robotów. Takie naświetlenie robotów powoduje, że zaczynają działać inaczej niż je zaprogramowano. Za mną, do ataku! Co się stało? Dlaczego ciągle przegrywamy? Takie jest nasze przeznaczenie. Nie mam ochoty na żarty. Biedacy, byłoby dla nich lepiej, gdyby się nie urodzili. Żegnajcie wszyscy. Może wkrótce się zobaczymy. To prawdziwy kamień do Kuro. Możemy już odejść? Oczywiście. Wszyscy gotowi? Dzięki Bogu, nic ci się nie stało. Bóg mnie ochraniał. Książę, idź odpocząć, jesteś jeszcze chory. Martwiłem się o ciebie, ale kiedy widzę, że jesteś cała i zdrowa, jestem spokojny. Cieszę się, Wasza Wysokość. Jesteś wyjątkową dziewczyną i do tego ładną. Wasza Wysokość. Dlaczego nie całujecie się tak jak oni? Nie w twojej obecności. Właśnie. Ale wścibski. Jestem tutaj. Co pan zamierza? Zrobiliśmy, co w naszej mocy. Powinienem was ukarać, ale tym razem nie będę okrutny. Upieczcie mi ziemniaki. Nie do wiary. Mówi pan prawdę? Oczywiście, Dronio. Muzyka. A po co muzyka? Skoro nie ma ziemniaków, w takim razie was upiekę. Pomocy! Ale gorąco! Idź do diabła, do Kurobei. Yattaman i jego drużyna będą kontynuować walkę o pokój i sprawiedliwość.